Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś znajdujemy się w elektrowni Powiśle. Jest to trochę inna galeria niż wszystkie. Różni się innymi markami. I w dzisiejszym filmiku pokażę Wam Wasze ulubione kolory na lato. Wedle ankiety na Instagramie padło, że lubicie kolor biały, czerń, błękit oraz pudrowy róż. Postaram się zrealizować wszystkie te kolory, pokazać je w letnich ubraniach. Pierwszym butikiem jest KOS, jest to marka skandynawska i zobaczymy, jakie ma fajne propozycje na lato. Mój ulubiony kolor granatowy, może ten jest ciemny. Fajne rozszerzone rękawy ma. Przymierzymy. Uniwersalna taka. Białych, beżowych spodni. Na lato idealna. Piękny granatowy kostium na lato. Fajnie tutaj plecy ma wycięte. Dzisiaj kostiumów nie będziemy mierzyć, ale granat na lato idealny. Bawełna. Po prostu bawełna. Na lato słoneczko. Mało słońca mamy, więc trzeba w ubraniu deprymować się kolorem. Pobudzać. Czarna, prosta. Fajna taka, wiesz, minimalistyczna. Zarówno na sportowo możemy ją nosić, jak i na wieczór. Dobierając odpowiednie dodatki w postaci biżuterii, czy też obuwia. I sukienka ma wiele charakterów, wiele twarzy. Lecimy mierzyć. Kos jest o tyle fajny, że są dwa poziomy. Zobaczymy, co jest ciekawego na drugim poziomie. Pomarańcze, energetycznie. Błękity. Tu jest taka czerń. Trochę taka złamana ta czerń. Też fajna. Może pokażemy. Nie wiem, jaki rozmiar. 36. Pierwsza błękitna sukienka, taka typowo wakacyjna, jest świetna, taka lekka, uszyta dwuwarstwowo, bawełna i druga warstwa również bawełniana. Fajna tutaj taka falbanka, ona dodaje takiej lekkości. Cały ten krój jest taki bardzo kobiecy. Uważamy, że świetnie się sprawdzi na wakacjach. Tutaj, wiecie, wszystko przykryje. Ten luźny materiał również dodaje nam takiej swobody. No i co? Ja mam na sobie rozmiar 36. Rozmiarówka jest do rozmiaru 44. No i tutaj plusem są kieszenie. No i oczywiście dla mam w ciąży się sprawdzi. Dla osób, które mają większy brzuszek po prostu. Kolejna wakacyjna sukienka, tym razem w kolorze granatowym. Kolor granatowy jest naprawdę tak uniwersalnym kolorem, że sprawdzi się na każdym typie urody. Sukienka jest, dziewczyny, naprawdę fantastyczna. Raz, bo wykonana z lnu, ale ten dekolt na plecach, te wiązania, wiązanie z tyłu dodaje uroku tej sukience. Tutaj z przodu jest szew, który wydłuża nam sylwetkę. Posiada również kieszenie. Sukienka jest wykonana z lnu. Fajna długość do kolana przy wzroście 1,70 m. Kolejna propozycja również w kolorze błękitnym, tym razem długa. Sukienka jest bardzo interesująca, posiada drapowania z obydwu stron. Tutaj mamy też skośne przeszycie i z drugiej strony również mamy drapowanie. To nadaje takiego charakteru, smaku tej sukience. Sukienka posiada szerokie ramionczka, okrągły dekolt. Tak jak widzimy, uszyta jest z dzianiny bawełnianej. No, minusem jest to, że jest dopasowana, no i no niestety w tej sukience musimy mieć płaski brzuch.
energetyczna żółć. Sukienka o kroju linii A. Idealna również na lato, na wakacje. W tym roku mamy mało słonka, więc ta żółć nadrabia. Posiada również kieszenie. Jest uszyta z kołnierzykiem, tutaj fajnie zapinana. Tak jak widzimy, posiada rękawek. Z tyłu ma pęknięcie, to też dodaje takiego uroku tej sukience. No i wykonana jest z bawełny. No a to idealna. A teraz ja wychodzę cała na czarno. A tak naprawdę jest to taka złamana czerń. Może tak bym mogła powiedzieć, że nawet odcień grafitu, patrząc w tym świetle. Sukienka jest bardzo interesująca. Posiada tutaj przeszycia. To nadaje uroku tej sukience. Mamy też luźny rękawek opadający. Brak właśnie tutaj regularnej linii. Sukienka ta wyraźnie tutaj nam zaznacza, podkreśla talię. Jest to fajna propozycja dla osób, które nawet nie mają talii. To właśnie ta sukienka zrobi tutaj nam robotę. I również jest świetna dla małego biustu, bo tu jak widzimy jest wpuszczone powietrze i nam on optycznie się powiększa. Sukienka również posiada kieszenie, które nadają takiego sportowego charakteru. Ją możemy nosić na wiele okazji. Kolejna moja propozycja to t-shirt w kolorze błękitnym. Ten, który ja wybrałam, ma grubszą bawełnę. Ma prosty taki krój, nieco krótszy. Występuje również w kolorze białym. Ogólnie Kosma świetne t-shirty i też w dobrej cenie. Ten kosztuje stówkę, tak więc niebawem pojawią się wyprzedaże, więc warto zwrócić uwagę. Kolejna propozycja to granatowa koszula połączona z shortami. Koszula jest bardzo interesująca, ponieważ posiada takie dzwonowe rękawy rozszerzane ku dołowi. Też wykończona jest tutaj szerokim pasem. Tył natomiast ma przedłużany, ma posiada również zaszewki. Piękny odcień granatu, wykonana z bawełny. Możemy ją oczywiście wywiązać tutaj w pasie. Może pokażemy. No i do tego dobrałam spodenki w kolorze takiego ciepłego beżu. Spodenki posiadają tutaj zaszewki, mają wysoki stan, no i kieszenie. Możemy też wyrzucić pasek. Taka wersja wakacyjna. Możemy sobie również tutaj właśnie rękawy też dopasować, wywinąć, zrobić taki rękaw i tak, i tak. To jest bardzo fajna koszula na wakacje. Posiada w składzie 50% bawełny, a pozostały skład to len. Fajną również ma formę. Tutaj jest na wysokości biustu klatki piersiowej odcinana, lekko marszczona. Dodaje takiego uroku. Bardzo przyjemna w dotyku jest ze stójką. Troszkę może skrócić szyję, ale latam to. Możemy sobie zrobić dekolt V. O. Albo wyłożyć w tą stronę i zaprasować. Do shortów możemy również ją sobie włożyć do środka. Nie wiem, czy wyjdzie mi. Ja mam rozmiar koszuli 34, ale rozmiarówka sięga do 44. Tu w tej sytuacji widzimy, jak sobie można skrócić górną część sylwetki poprzez linie poziome. I tutaj zrobimy sobie lekkość rękawka jeszcze. Że tutaj są dwa guziczki, to też możemy sobie dopasować do objętości nadgarstka. I takim właśnie małym sposobem możemy sobie zmienić charakter koszuli, stylizację.
No dobra, zajdziemy do elementów. Zobaczymy, co mają ciekawego. No, no to topik. W kolorze pudrowego różu, herbaciany. Na plażę. Do tego jest również koszula. Można zrobić taki... A nie, ona nie jest rozpinana. Myślałam, że jest rozpinana. Piękna biała na lato, na wakacje, na upały. Występuje również w kolorze czarnym. Dla mnie biały. Czarny, daleko od twarzy. Może też by był niezły. Wow. Posiada również kieszenie. Może przymierzymy, zobaczymy. Zobaczymy, do jakiej rozmiarówki S-ka. Ten sam fason sukienki w kolorze roku, czyli Very Perry. Piękny kolor, na lato idealna. Na wakacje, na lato, na grilla, na działeczkę idealna. Ukryje wszelkie niedoskonałości. No i możemy sobie pojeść. Tu posiada gumę, świetnie dopasowuje nam się do biustu. Wszystko się fajnie trzyma. Posiada również kieszenie. W tym sezonie kieszenie są bardzo modne. I jeszcze jedna propozycja, tym razem shorty i bluzka o luźnym kroju, kopertowym wiązaniu w kolorze takiego rozbielonego różu z brązem, takim również rozbielonym. Bluzkę możemy nosić również tutaj rozpiętą. Ona posiada kopertowe wiązanie, jako taką narzutkę. Bardzo interesująca, też wzór jest ciekawy. Pod spód założyłam dzianinowy top. I do tego spodenki, również w kolorze takiego rozbielonego brązu. Spodenki posiadają gumkę, tutaj dopasowują nam się do sylwetki. Brąz nie jest moim kolorem, więc tak średnio wygolono w nim, ale są osoby, które fantastycznie wyglądają. Szeroki kołnierz. Tak. Jeszcze raz się zawiążę. Dobra. Chyba coś pochrzeniłam. Dobra, nieważne. Z tego. Bo tu jest rodziczek. Taka stójkę możemy sobie zrobić. Na chłodniejsze dni. Ręka fajnie tutaj zakrywa nam grubsze przedramię. Bardzo ciekawe połączenie kolorystyczne. Zapraszamy. Jaki hiciorek. Chyba taką kiedyś miałam podobną, ale jej mierzyć nie będziemy. Ciekawe spodnie na lato. Kieszenie interesujące. Przymierzymy. Tylko wezmę MM. XS. Takie wzory zawsze mi się kojarzą z włoską marką Missoni. O,
na wakacje takie palemki. Może ten kolor taki, no chociaż jeżeli ktoś jedzie na wakacje do ciepłych krajów, gdzie jest 30 parę stopni, no to te pastele świetnie się sprawdzą. Ale tu mamy bardziej kontrastowe kolory. Do shortów. No, przymierzymy. Co? Fajne. Tu też takie żółte zielenie. Tu też ładny wzór. A tu mamy całkiem fajny kombinezon na lato. Szeroka nogawka. W kolorze takiego pastelowego, niebieskiego koloru, rozbielonego. Też jest grafit fajny. Też ja chyba bym wybrała, w zależności gdzie bym szła. Krótki krój. Wbrew pozorom, ta koszula robi takie złudzenie, że on tu mamy talię i optycznie ją nam troszkę zaznaczy. Kombinezon taki idealny na lato. Piękne, wydekoltowane plecy na wakacje. Luźna nogaweczka. Taki kombinezon, taki, ale ta długość taka jak kulotów jest. Ja mam wzrost 1,70 m, więc u mnie sięga tutaj za łydkę. U osoby niższej, no wiadomo, będzie on troszkę dłuższy, dłuższa ta nogawka będzie, ale fajny, 50% modalu, to też jest dobry skład. Myślę, że na wakacje, no nie, może się sprawdzić, plecy do opalenia. Ramionczko jest również regulowane, więc można tutaj sobie dopasować do biustu. Tutaj plus tego, że właśnie luźna nogawka ukryje właśnie obfite uda. Kamizelka świetnie będzie wyglądała tutaj do tego wcześniejszego kombinezonu, właśnie, który kryje nam plecy. Spodnie posiadają kieszenie. Nie jest to korzystne dla osób, które właśnie mają masywne uda czy też biodra. Zawsze przykuwają wzrok i tutaj się optycznie dodają tu właśnie centymetrów większości mogą dodać. Na lato, na wieczór, kiedy spodnie. Też się, według mnie powinien mieć trochę grubszy materiał, żeby tak nie prześlitywały. Ja mam na sobie równe 34 eski nie mogą znaleźć. To ja uważam, że są troszkę za małe.
nadaje takiego powietrza tej sukience. I tutaj mamy dekolt kopertowy, luźny. Sukienka jest również uszyta z gumką w pasie, także tutaj nam się fajnie dopasowuje do sylwetki, luźno, rękawek, wszystko nam zakrywa. Wiskoza, tak jak czuję, już nie chce mi się sprawdzać, będę szczera, już się troszkę zmęczyłam. 50% wiskozy i 50% poliestru, dzięki temu nam się nie będzie tak gniotła, jak przy samej wiskozie. Dla mocniejszych typów urody, dla zimy, wiosny, zdecydowanie. Taki luz, fajna. Przepiękna sukienka. Ja mam na sobie kolor takiego brudnego różu, taki również taki herbaciany, ale ona jest dostępna jeszcze w innych kolorach, beżu, takiego niebieskiego zgaszonego, czerwieni, zieleni, tak więc kto co woli tak naprawdę. A sukienka jest naprawdę fantastyczna, bo możemy ją wiązać na wiele sposobów. Ma długie właśnie takie szarfy, pasy. Ja na przykład tutaj mam właśnie wywiązaną na krzyż, a z przodu sobie tutaj mogę zrobić właśnie supeł, kokardę. Możemy też wywiązać, właśnie zrobić takie wąskie ramionczka i na przykład taki. Zaplątałam się. Tu bym potrzebowała asystę. Takie zostawić na przykład długie. No co, fajnie. Jak to woli właśnie. W ten sposób mamy bardziej taki seksowny, głębszy dekolt. Możemy sobie zrobić. Idealna na lato. Fajny skład, bo 95% wiskozy i 5% właśnie elastanu. Jeszcze jak możemy wywiązać? Jeszcze tak? Na przykład tak. Teraz na cito. O. Także na lato, na wakacje idealna. Jeszcze z tej samej kolekcji co poprzednia sukienka pokażę Wam kombinezon. Ja mam na sobie kolor navy, ale również występuje w innych kolorach, między innymi jest czarny na wieczór. Ja mam tutaj wywiązany tak romantycznie na plecach. Występuje w dwóch rozmiarach, S na M i L na XL. Luźny, przewiewny, na lato, fantastyczny. Także warto zajrzeć po swoje kolory. I tak jak wcześniej wspominałam, luźna nogawka tutaj wszystko nam zakryje, zatuszuje wszelkie niedoskonałości. Dobra, zmęczyłam się troszkę tym mierzeniem, ale tak jest mierzenie, że to zawsze jest taki wysiłek, który trzeba później coś zjeść dobrego. Ten odcinek muszę przyznać, że był robiony spontanicznie, ponieważ temat, który był planowany, nie wypalił. Miał być z uczestniczką, ale rozchorowała się i trzeba było na szybko wymyślić nowy temat i mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, że spodobała Wam się również wycieczka właśnie w elektrowni po Wiśle. Kto zna z Was już elektrownię po Wiśle, kto bywał? Oczywiście mam nadzieję, że rzeczy, które Wam zaproponowałam, również Wam przypadły do gustu. Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo tego ciekawa. No cóż, żegnamy się z Wami. Idziemy na pyszne lody. To jest również duża właśnie część gastronomiczna. Można świetnie się pożywić. Życzę Wam stylowego tygodnia i buziaki. Do zobaczenia.